Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, FX Protect i Nano Sampu. Dostałem testerek od kolegi, nie pamiętam, Daniela bodajże chyba. Dziękuję Ci bardzo. Jeżeli pomyliłem imię, to przepraszam. W takim bączku po Shinym. Szampon już miałem x lat temu. Jak wchodził, kurczę, to tak, to ten szampon używałem. Zużyłem chyba ze 2 czy 3 butelki tego szamponu. Przestałem kupować. Powód? Z tego względu, że jak testuję trwałości powłok włosków, nie chcę uzupełniać niczym, kompletnie. Myć szamponami, które nie uzupełniają powłok. Co do samego szamponu. Producent deklaruje 10 ml na 10 litrów wody. Bzdura. Totalna. W noi wodorosty. Wtedy to już jest mycie w ogóle całkowicie wodą. Bez sensu. Dla mnie, moim zdaniem, to jest tak klasyka. 25-30 ml na 10 litrów wody, ewentualnie na 15 litrów wody. Wtedy coś się zaczyna dziać, jakaś przyjemność z mycia. W tym szamponie nie uraczysz mega piany. Nie ma mowy w ogóle. Ale poślizg jest fajny. On lubi taką poduszeczkę wytworzyć, bardzo przyjemnie. Kolejna rzecz, słuchaj, co do szamponu. Niektóre osoby myślą, że on ma poprawiać hydro, że po umyciu tym szamponem ma być, nie wiem, hydrofobo. Nie. Ten szampon jedyne co robi, to podbija połysk. I będziesz zawiedziony, jeżeli nie będziesz miał zabezpieczenia na aucie, bo on ci w ogóle tak jakby go nie dorzucił. Tak jakbyś nie miał. Za to z powłokami na powłoce i na niewidzialnej wycieraczce, bo włosków też nie lubi. Na niewidzialnej wycieraczce jest bomba. Bomba. Naprawdę. Tu już widać uzupełnienie, tak jakby potrzebował właśnie bazy jakiejś powłoki, ewentualnie niewidzialnej wycieraczki. Coś, co jest hydrofobowe, tak jakby uzupełniał. I tu pod tym względem jest bajka właśnie. Mając auto na przykład, na którym leży powłoka, osobiście byłbym tylko tym szamponem. I od czasu do czasu, wiadomo, jakimś kwaśnym ewentualnie, czy tam resecikiem, żeby troszeczkę odmulić, a tak siedziałbym przy tym produkcie. Tak jak mówiłem, no ja nie myję z tego względu, że ja testuję i nie chcę tak ingerować, żeby mi uzupełniało, bo zresztą pokazałem Ci, że panel na aucie, tam gdzie nie było zabezpieczenia, nic nie zrobi tak naprawdę. Kompletnie. Ale tam, gdzie już jest powłoka, bajka. Już widać ten podbicie połysku, widać podbicie hydro. Nie jest to jakiś kosmos, że masz zjazd mega fajny, widać, że poprawia. Tak jakby rzeczywiście po sobie coś delikatnie zostawiał i pod tym względem szampon jest super, naprawdę bardzo fajny. Wydajność na klasycznym poziomie. Tu na klasycznym poziomie, tu się nie ma co oszukiwać, że te 10 ml na 10 litrów wody będzie rewelacyjne. Nie będzie. Moim zdaniem 30. 30 wtedy jest naprawdę super. No dobra, nie będę się więcej rozwodził nad tym szamponem. I przyjemny zapach, właśnie. Zapach tu zielonego jabłuszka. Takie dziecinne wspomnienia troszeczkę. Któryś szampon miał taki identyczny, naprawdę. Dla dzieci, pamiętam, jak byłem piękny i młody, teraz tylko piękny. No tak, tak. Tu też przyjemnie pod tym względem. Taki powrót, kurczę, do młodzieńczych lat. Także też fajnie. No dobra, okej. Teraz już na pewno wszystko z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!